Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał z prezentacji kolejnych tomów Torgala. Przyszła do mnie paczka. Sprawdziłem ją, w sensie tutaj sobie otworzyłem, czy tam wszystko jest ok, ale chciałem oczywiście wspólnie z Wami zrobić ten, nazwijmy taki unboxing, prezentację, tak jak to robimy z każdym nowym materiałem. Oczywiście tutaj pierwszy raz, bo troszeczkę to zmieniamy od razu już tutaj z tego miejsca, proszę Was o to, jeżeli oglądacie ten materiał, a nie kliknęliście jeszcze subskrypcji mojego kanału, zróbcie to proszę, bardzo mi to pomoże, za co Wam bardzo dziękuję też oczywiście, a przy okazji, jeżeli zechcecie, skomentujcie ten materiał, polubcie, udostępnijcie go, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło i to też pomoże rozwijać dalej mi to, co robię. Ale już teraz nie przedłużając, może otwórzmy tą pakę. I tu właśnie pierwsza rzecz, jaką zauważam. Oczywiście dostajemy rachuneczek do opłaty, dostajemy paczkę, ale tak jak było to wcześniej, już od dłuższego czasu chyba tylko to jest ta początkowa faza taka. Nie wrzucają oni już żadnych dodatkowych ulotek. To już chyba jest tak standard taki. Ale nie przeszkadza mi to. Natomiast przeszkadza mi, jeżeli są uszkodzone komiksy. Przekonajmy się w ogóle, czy tutaj coś takiego będzie miało miejsce. Otwieramy powolutku, żeby nie pouszkadzać. I z tej strony, proszę bardzo, jest, mamy to. Mamy to. Kolejny tom, bo tu jest 16 i 17, więc to jest tom 16. Wilczyca. I tutaj widzimy kobieta w ciąży. Domyślamy się też pewnie ewentualnie, kto to może być. Tak nam się ten komiks prezentuje. Tu widzę, mamy taki tym razem dodatek, jeśli chodzi o grafikę. Otwórzmy, zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o samą tą grafikę właśnie, no to zwyczajowo kolejny do kolekcji, prawda? Z tych, gdzie dostaliśmy na samym początku tą taką, nie wiem jak to nazwać, teczkę chyba. Teczka to będzie najlepsze określenie. Sam komiks widzę jest w sumie ok. Nie widzę tu jakichś chyba większych uszkodzeń. Natomiast tu oczywiście, tak jak wiemy, jak widzimy, kolejny 16 tom i zajrzyjmy, jak wygląda to w środku. Te kartki miałem przez chwilę dziwne myśli, jakby gdzieś coś to sklejone było, ale nie, jest wszystko ok, widzę. Oczywiście cały czas ten sam niezmieniony papier, no ładne jest to wydanie, nie da się ukryć tego, że właśnie tak fajnie to jest wydane. To jest ten taki mój, nazwijmy to, nie wstydek mały, ale to nadrobienie tego, że właśnie w takiej formie udaje mi się kupować tą prenumeratę, zdobywać, gdzie nadrabiam to, co kiedyś tak wstydziłem się, że Torgala znałem, czytałem, ale nigdy tak nie przeczytałem go od deski do deski, co jest dla mnie no wstydem jakimś. No i te dodatki, które tutaj otrzymujemy przede wszystkim. Ja zawsze lubię je czytać, kiedy oczywiście nadrabiam kolejne tomy z tych zaległych. Trochę tego dostaliśmy, jak widzimy, fajnie. I znowu kalendarium, tu już 90. rocznik. Mamy też coś o Largo Winchu, widzę, i o 13. Także bardzo fajnie. To jest ten pierwszy tom. No i teraz drugi. Strażniczka kluczy. Bardzo mroczna taka okładka, powiem szczerze. Ten rysunek, który tutaj dostajemy. I 17 tom. A proszę, dostajemy taką grafikę ze strzału. Czarownica. No, kurde. Mocny rysunek na pewno. A my teraz przechodzimy do samego zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Grafika, tak jak już wspomnieliśmy, fajna to jest faktura, bardzo mi się to podoba, przyznam szczerze. I rysunek naprawdę ładny. A sam Torgal, kolejny tom, 17 tutaj.
Widzę, że nie jest też pouszkadzane tutaj nic absolutnie, co mnie bardzo cieszy. Tu już widzimy dalsze jakieś części tego rysunku, który tam jest przedstawiany. I też zobaczmy, jak to wygląda wewnątrz. No fajnie, fajnie. Wszystko jest na swoim miejscu. No i oczywiście tu widzę tak jakby więcej tych dodatków albo tyle samo stron, tylko gdzieś mi daje to taki efekt, kiedy przeglądam, ale chyba jest tyle samo. No i na końcu też mamy kalendarium, owszem, 91 rok. Także pokrótce tak to wygląda. Mamy tom 16, mamy tom 17. Proszę. I mamy oczywiście te dwa dodatki w postaci grafik. Także kolejny miesiąc za nami. Czekam na następną paczkę, jaka się pojawi. W międzyczasie zapłacę rachunek za tą. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Tak jak mówiłem, proszę Was o polubienie, udostępnienie, komentarze w ogóle, czy Wy dalej zbieracie tą prenumeratę i jak się zapatrujecie na nią, bo dostałem jakiś czas temu fajny komentarz, do którego chyba się jeszcze nie odniosłem. Będę chciał w Q&A odnośnie całej tej serii Torgal, ale o tym Wam opowiem za jakiś czas. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.